jeść. Yukia Sato dopiero na miejscu 8. A czeka na zielone światło już Dimitri Vasiliev, który dzielił z nim 17 pozycję na półmetku rywalizacji. 95 metrów, jak widzimy, przy tym niekorzystnym wietrze powinien Rosjanin uzyskać, aby wyprzedzić się Wladimira Zagrawskiego. No zobaczymy, czy ta sztuka mu się uda. No nie udała się, Zagrawski się poprawił już o ładnych parę pozycji. No aczkolwiek znacznie lepiej skoczył niż Japończyk Sato, czy skaczący wcześniej Hazepdinow. Tutaj trochę obronił się, można powiedzieć, w tych niekorzystnych warunkach Vasiliev, lądując na 92 metrze. Zagrawskiego nie wyprzedzi, no ale powinien sobie poradzić z Domenem Prewcem, czyli być aktualnie tuż za Bułgarem na miejscu drugim. Poczekajmy jeszcze na potwierdzenie, tak jest, 230.